i ślubuję Ci miłość, miłość, wierność i uczciwość. W filmie gram postać Ronaldo, lewą rękę ojca Żanety. Żaneta w pewnym momencie w filmie zdobywa jakąś taką siłę i daje sobie radę i potrafi sobie dać radę wobec tego męskiego świata, który ją otacza. Ronaldo! Tylko ty mi nie ściemniaj! To ogromna rodzina filmowa, ponieważ było nas tam sporo. Każdy tam cały czas się musiał przewijać, być w gotowości, bo nie wiadomo jak, w którym momencie, jak, co będzie kręcone. Bardzo dobrze pamiętam intensywną atmosferę, która była między nami, jakby bliskość właśnie, nie chcę tego nazwać tajemnica, ale jakaś taka dziwna intensywność bycia, dziwna, bo ja nie znałam takiej wcześniej. To gdzieś też pozytywnie wpłynęło na budowanie jakichś tam takich relacji aktorskich. Marcin był bardzo dokładny w dobieraniu nas. Próby, castingi trwały bardzo długo i on bardzo długo i bardzo powoli dobierał sobie tę rodzinę, z którą chciał mieć do czynienia na tym planie. Bardzo go interesowało to, jak my się ze sobą czujemy. Marcin był absolutnie w tym projekcie. Całym sobą był. Sposób pracy Marcina bardzo mi odpowiadał. Stojąc już na planie, wiedzieliśmy po prostu, co robimy. Bawi cię to? Yeah? Funny lad. Hej! 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 Halo! Co jest, panowie? Panowie! Co jest? Pierwsze bitki na weselu? Bardzo lubię to w Demonie, że on jest filmem innym, tylko że on jest tak delikatnie inny. Wymyka się kategoryzacji gatunkowej. Demon, mimo tego, że może nie jest filmem typowym, ale jest jakimś takim rodzajem przeżycia, właśnie wejścia w tę mgłę. To było gdzieś widoczne już na etapie scenariusza i efekt końcowy tylko to przypieczętował. Uważam, że jest też bardzo ważnym głosem w kontekście tego, co teraz dzieje się na świecie, tego, jaki w Polsce mamy problem z innym. Dlatego ten film jest bardzo mądry i ważny. Można się cieszyć, że w Polsce powstają takie filmy. I wesela nie było. Was nie było i pana młodego nie ma. Cześć, z tej strony Tomek Ziętek. Nazywam się Agnieszka Żulewska i serdecznie Państwa zapraszam do kin na film Marcina Wrony pod tytułem Demon.